Dlaczego w drugiej księdze Mojżeszowej w związku z wyprowadzeniem Izraela z Egiptu mowa jest początkowo o trzydniowej wędrówce na pustynię? Druga Mojżeszowa 3:18. Skoro Bóg zapowiedział już wcześniej, druga Mojżeszowa 3:8, wyprowadzenie docelowe do ziemi obiecanej. Później w trakcie plag i po nich nie ma już mowy o trzydniowej wędrówce, lecz po prostu o wypuszczeniu ludu. Dlaczego? Czy w związku z tym możemy mówić o zatwardzeniu serca przez Boga i czy dzisiaj może taki stan mieć miejsce? Dlaczego Bóg zatwardził serce Faraona? I te dwa wiersze, które są zacytowane. A gdy usłuchają głosu Twego, wtedy pójdziesz Ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy więc odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Die Frage scheint nicht so ganz einfach zu sein, oder nicht auf den ersten Blick jedenfalls. Wydaje się, że to pytanie na pierwszy rzut oka nie jest takie proste. Aber tatsächlich spricht das zweite Buch Mose, wenn ich es richtig gesehen habe, dreimal von dieser Dreitagesreise. Ale faktycznie druga Księga Mojżeszowa, jeśli dobrze liczę, trzykrotnie mówi o tej trzydniowej podróży na pustynię. Und das muss eine Bedeutung haben. I to musi mieć znaczenie. Und ich denke, es hat erstens eine rein direkte Bedeutung. I myślę, że najpierw to ma pewne bezpośrednie znaczenie. Und es hat auch eine symbolische, typologische Bedeutung. I to ma też po drugie takie symboliczne znaczenie. Die direkte Bedeutung scheint mir die folgende zu sein. To bezpośrednie znaczenie wydaje mi się, że jest następujące. Gott stellt dem Pharao eine Minimalforderung. Bóg stawia Faraonowi minimalne żądanie. Und er tut das, um schon an dieser Minimalforderung zu zeigen, wie böse der Pharao war. I czyni to, aby również, aby przede wszystkim, aby w tym minimalnym żądaniu pokazać, jak zły jest Faraon. Natürlich wollte Gott sein Volk in das zugesagte Land bringen. Oczywiście celem Boga było zaprowadzić lud swój do tego obiecanego kraju. Aber er konfrontiert den Pharao eben mit einer deutlich geringeren Forderung. Nur drei Tage. Ale on konfrontuje Faraona z tym minimalnym żądaniem. Trzydniowa podróż. Und Pharao sagt nein. I Faraon mówi nie. Er kommt dieser Minimalforderung nicht nach. A więc on nie spełnia tego, tego najmniejszego żądania. Und wir lesen ein paar Mal, dass er sein Herz verhärtete. I czytamy kilkukrotnie, zatwardził Faraon serce swoje. Und das führt dann zu dem zweiten Teil dieser Frage hier. I teraz przechodzimy do drugiego, do drugiej części tego pytania. Können wir von einer Verhärtung des Herzens durch Gott sprechen? Czy możemy mówić o zatwardzeniu serca przez Boga? Ja, das können wir. Tak, możemy. Aber zuerst hat Pharao sein Herz verhärtet. Ale najpierw Faraon sam zatwardził swoje serce. Gott hat das Herz des Pharao nicht willkürlich verhärtet. Bóg nie zatwardził tak po prostu serca Faraona, sondern er hat przypadkowo, sondern er hat es verhärtet, weil zuerst Pharao sich selbst verhärtet hat. Bóg zatwardził jego serce dlatego, że najpierw on sam swoje serce zatwardził. Was hat das uns heute zu sagen? Co ma to dla nas do powiedzenia? Es kann sein, dass ein Mensch sein Herz so oft verhärtet und nein sagt. Może tak się zdarzyć, że jakiś człowiek tak często będzie zatwardzał swoje serce i tak często mówił nie, dass Gott am Ende tatsächlich das Herz eines Menschen verhärten kann. Że koniec końców Bóg zatwardzi jego serce. Jetzt komme ich zu der sogenannten typologischen Bedeutung. I teraz do tego tak zwanego uszeregowanego czy typologicznego znaczenia oder übertragene symbolische Bedeutung für uns heute. Albo do tego symbolicznego znaczenia dla nas dzisiaj. Przenośnik. Das Volk sollte drei Tage Reise ziehen, um Gott zu ehren und zu dienen. Ten lud miał iść na trzydniową podróż, by Bogu służyć. Die drei Tage können wir als einen Hinweis nehmen auf den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus. Aby Boga uwielbić i Bogu służyć. I to możemy wziąć na, przełożyć na Pana Jezusa, śmierć i zmartwychwstanie. Wir wissen, dass er drei Tage im Grab war. Wiemy, że był trzy dni w grobie.
Wenn wir Gott heute dienen, dann tun wir es auf der Basis des Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus. Jeśli Bogu służymy, to czynimy to na podłożu, na podstawie dzieła Pana Jezusa. Und zweitens können nur solche Menschen Gott dienen, die mit dem Herrn Jesus gestorben, begraben und auferweckt worden sind. A po drugie, Bogu mogą służyć tylko ci, którzy z Panem albo w Panu Jezusie, z Panem Jezusem są umarli i z Nim zmartwychwstali. Nur Menschen, die das ganze Werk des Herrn Jesus für sich in Anspruch nehmen. Tylko ci ludzie, którzy całe dzieło Pana Jezusa przyjmują, Tod und Auferstehung können Gott wirklich dienen. Śmierć i zmartwychwstanie. Tylko oni mogą Bogu prawdziwie służyć. Vielleicht kann man das zu diesen drei Tagereisen sagen. Być może to, jeśli chodzi o tą trzydniową podróż. Zu der letzten Frage, warum verhärtete der Pharao sein Herz? Er härtet das, was Hans August eben gesagt hat, Jeremia 46. Co do tego pytania, dlaczego Bóg zatwardził serce Faraona, to Jeremiasza 46, 17 wiersz. Man rief dort, der Pharao, der König von Ägypten, ist verloren. Er hat die bestimmte Zeit vorübergehen lassen. In der deutschen Übersetzung ist dann eine Anmerkung, das heißt die Frist, die Gott ihm gewährte. Jest Jeremiasza 46, wiersz 17. Bach powiedział, że tam jest w niemieckim, że on ten dla niego wyznaczony czas jakby przepuścił, to znaczy dał Bóg, że jego stracił, że miał czas, żeby samemu pokutować, zmienić swoje serce, ale on ten czas niestety nie wykorzystał, stracił. W języku polskim jest to nadane, nadajcie Faraonowi, królowi egipskiemu imię wrzawa, która przekracza swój czas. Jest to u nas w warszawskim tłumaczeniu inaczej oddane. Ale głównie chodzi o to, że stracił swój czas, przekracza swój czas, czyli Faraon stracił swoją szansę, czyli ten swój czas. I jeszcze jedna myśl do tego. Faraon najpierw powiedział, niech ofiarują w kraju. I Mojżesz to natychmiast odrzucił. W Egipcie nie mogli ofiarować. Bo w Egipcie ofiarowaliby obrzydliwość. Das, was für den Juden von höchster Wichtigkeit war, war für die Augen der Ägypter ein Gold. Bo to, co dla oczu, to, co dla Żydów było cenne, to dla Egipcjan było obrzydliwością. I Mojżesz powiedział, nie, tak nie możemy. I potem Faraon mówi, nie oddalajcie się zbytnio. Po to, aby ciągle byli pod jego wpływem. I tu na to niebezpieczeństwo Mojżesz reaguje tak. Mojżesz mówi, nie, pójdziemy na trzydniową podróż. Abyśmy właśnie nie byli pod wpływem Egiptu, Faraona. Aby wyjść wystarczająco daleko spod tego wpływu. I to jest też pouczenie dla nas, aby być wystarczająco daleko od rzeczy tego świata. Bo jak jesteśmy w społeczności ze światem, nie możemy ofiarować.